Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona? Zwolnista. Proszę bardzo, to jest ten samochód. No powiem panu, że jestem pod wrażeniem, bo widziałam zdjęcia, już mi się podobał. Dobrze, że umyłem, bo od razu pierwszy komplement padł. A mogłabym ogólnie obejrzeć... Tak, proszę sobie otwierać, jak... oglądać, tak. Mam założone bardzo ładne nowe opony w sumie, zimowe, mam jeszcze drugi komplet. A właśnie miałam się zapytać, zimówki są, tak? Tak, mam drugi komplet, jeszcze Alfelk z oponami do niego, także... No to fantastycznie. Mhm. Pod spodem jest taki dosyć mocno zdrowy, bym powiedział nawet. Jak na Yarisa, to bardzo ładny. Sobie jeszcze obejrzę tutaj. Nie najgorzej to wygląda. Okej. W środku nie jest za bogato, ale ja w sumie niewiele potrzebuję. No, skromniutko. Tapicerka też taka nie do końca. No zobaczymy. Wyposażenie podstawowe. Salon Polska, po prostu. Z tyłu korba, z przodu klima i dziękuję. Bagażnik, o. Coś tam nie do końca chyba. Wypadło. Działa. Momencik. To jest taka mała... Półka. Mała półka. Półka. No nie powiem, żeby był bagażnik duży, no ale w sumie, jeżeli to ma być tak po mieście... To i... samochód miejski, no to... Miejski, tak. Ja czasami na jakieś krótkie wypady na miasto, ale w sumie... A moglibyśmy się przejechać? Tak, no nie ma problemu. To było super. A może pan? No, pewnie, że mogę. Super, dziękuję. Z miejsca pasażera poglądam sobie i poczuję, jak jest w środku. Auto ogólnie jest prawdę, no tutaj te raczej są takimi autami uważanymi za raczej bezawaryjne. Ja nie narzekam na te samochody raczej, czy to jest litrowy, czy 1.3. No wiadomo, że to jest miejskie auto bardziej niż no trasę, tak, ale... Zgadza się. Ale ogólnie jest w porządku moim zdaniem. No tak, to jeszcze przebieg też mam w miarę przyzwoity, bo to jest 155 tysięcy, co oczywiście udokumentowane do potwierdzenia. Przegląd techniczny? Wszystko jest. Wszystko ubezpieczenie, jest. Przegląd techniczny, tak, jak najbardziej. Można sobie tu sprawdzić, tak, nie? Nawet, bo już miałam taką jedną kiedyś sytuację, że kupiłam samochód i na jedynce i dwójce nawiew tylko działał. Także tak, różne, no, to... różne niespodzianki czasem bywają. A klimatyzacja? Działa. Można? Tak, działa. Pewnie. Tak, to działa. Wszystko działa. Znaczy ja tam nie wyłapałem w sumie rzeczy, które będzie działały. Które były jakieś niesprawne. Ale to różnie bywa przy aucie używanym. Za dużo w Yarisie nie można pokazać, ale coś tam można. A to wie pani co, no, to fajnie się gada, ale do brzegu, nie? Nie zbraliśmy się dla przyjemności, tylko pohandlować, no tak, więc jasne. Jak jest wszystko ok, no to co mogę powiedzieć? 19 900 i jest pani. No powiem szczerze, widziałam w ogłoszeniu cenę i miałam taką nadzieję, że coś ponegocjujemy. No dobra, to pojedźmy na miejsce i tam na miejscu sobie spokojnie pogadamy. Dobrze. Wybrałam ten samochód, bo mieści się w moim budżecie, ale spróbuję coś ugrać. Okej. No i jak tam? Ja bym proponowała 18 200. 18 200? Trochę mało. 19,5 i zostawiam go od razu. 19 300. 400. Ale pan kurczę. Jak on mi taką stówkę, to ja jeszcze 5 dych. 19 350? Nie ma problemu. No. Super. Dobra. Dziękuję bardzo. To może ja zaproponuję kawę i podpisanie papierów u mnie? Nie ma problemu, zapraszam. No, możemy iść w takim razie. Świetnie.